Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejny browar otwiera swój sklep internetowy. Jak mówiłem, jest teraz prawdziwy wysyp też promocji, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że kolejny rabat przy zakupach. A rabat jest srogi, bo 15%. 15% z hasłem Kopyr. Przez tydzień. Słuchajcie. Browar Lubrow to jest ciekawy case, trochę podobny do browaru Widawa. W kilku punktach w ogóle. Ma niemalże identyczną ważelnię, czyli Kaspar Schulz 10 hektolitrów. Zaczynał jako browar restauracyjny, browar Lubrow w samym centrum Gdańska, naprzeciwko dworca głównego. To była taki klub Barbados i tam powstał browar Lubrow. Lubrow, bo Tomasz Lubocki go założył. No i oprócz tego lokal w Wejherowie, lokal w Sopocie. Ale w tym roku, a właściwie w grudniu zeszłego roku, zaczęli wyprowadzać ten browar poza Gdańsk, poza Trójmiasto, do miejscowości Borcz. W miejscowości Borcz jest tam hotel i jest browar i jest więcej miejsca na ten browar. Czyli lokale zostają, do lokali piwo jest dowożone cysterną, albo cysterną taką, która jest na wyposażeniu browaru. Ale co jest nietypowe, browar z takiego browaru restauracyjnego coraz bardziej idzie w kierunku browaru rzemieślniczego. Do tego stopnia, że poszli w puszki. Mają własną linię do puszkowania. To jest linia podobna do tej mobilnej linii do puszkowania, tylko że mniejsza. Ta, która jest Wild Goose, tak się nazywa, czyli dzika gęś. Ta, która jeździ po Polsce, ma 5 głowic, a ta ma 2 głowice, czyli mniej może napełnić. No i pewnie jest tańsza. Ale za to Lubrow zdecydował się na puszki 0,33. I wydaje się, puszka 0,33 mało. No i jakie jest rozwiązanie? Dlatego weź sześciopak. Sześciopaki w takich gustownych... jak to powiedzieć? Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa. To są takie... to chyba ma jakąś nazwę w Ameryce, ale nie wiem, no takie uchwyty. To jest wielorazowego użytku, to znaczy można wyciągnąć puszkę sobie w taki sposób i można ją znowu zamknąć, nie? Czyli można, teoretycznie można sobie wykorzystywać to wielokrotnie. Oczywiście kiedyś to się tam może złamać, nie? Połamią się te tutaj zaczepy, ale generalnie jest to wielorazowego użytku. Co więcej, jest to recyklowalne, czyli recyclable i recycled, to znaczy powstało to już z plastiku z recyklingu. Dobrze, żeby tak nie na sucho, zaczniemy od SKM-ki, czyli piwa, które nawiązuje do szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście. No i spróbujemy. To jest Pils. To jest Pils. Bardzo go zresztą lubię. Miałem go okazję już wiele razy pić. Szkło co prawda pół litrowe, no ale akurat nie było 0,3. A propos szkło, to... no ale jak się tak wleje, o proszę, to akurat SKM-ka. Co jest ciekawe z SKM-ką? Z SKM-ką ciekawe jest to, że ona ma cenę, słuchajcie, 5,60. 5,60 za taką puszkę. Kraftowego piwa, no wydaje się, no, uczciwa cena, ale jak zamówicie sześciopak, to każda z tych, tej SKM-ki, to każda z tych puszek będzie o złotówkę tańsza. Czyli będzie 4,60. A z rabatem 15% to wychodzi 4,26? Jakoś tak. Dobra. Słodowy. Delikatnie zmętniony, ładna piana. Nawet powiem szczerze, to 0,33 w tym półlitrowym kuflu nawet się fajnie prezentuje. Znaczy, nie najgorzej się prezentuje, o tak to ujmijmy. Hmm.
Pokaż mi swojego pilca, powiem ci, jakim jestem śpiwowarem. I tutaj ciekawostka. Piwowarem na początku w browarze Lubro był Tomek Lubocki. Natomiast dzisiaj jest jego syn Dominik Lubocki. Więc też można powiedzieć, że rodzinny interes. Zresztą drugi z synów, Tomasz Junior, z kolei udziela się jako konstruktor w tymże browarze i na przykład pewne urządzenia, które tam są do osuszania puszek, czy do czyszczenia ich chyba po rozlewie, są jego autorstwa. Więc craft po prostu pełną gębą. Wydawałoby się browar restauracyjny i to w klubie muzycznym, bo to ten Barbados to jest taki klub muzyczny, dyskoteka. A tymczasem naprawdę poszedł w bardzo kraftowy browar. Zresztą ja w Lubrowie już kilkukrotnie byłem. Byłem na otwarciu w Wejherowie, byłem właśnie w siedzibie w Gdańsku. Mam zresztą zaproszenie do Borcza, ale powiedziałem, że no po pandemii. Więc jak na pilsa mogłoby być więcej goryczki, ale generalnie jest bardzo fajnie. Słodowy, czysty, taki czeski pils bez diacetylu. Przynajmniej ja tego diacetylu nie czuję, być może dlatego, że w ogóle go nie jestem na niego uczulony. Natomiast nie jest to niemiecki pils, czyli nie jest taki wytrawny do kości, tylko jest w nim troszeczkę tej podbudowy słodowej. Drugim piwem, które jest w takiej atrakcyjnej cenie, czyli w tej samej cenie, jest piwniczne, to jest Kellerbier. I on jest jeszcze bardziej mętny. I on jest troszeczkę słodszy. Znaczy, nie, sorry. Jest goryczka. Jest goryczka. Ja się za szybko pośpieszyłem z tą goryczką. W pierwszym łyku jej nie było, ale jest. Więc dwa lagery. Co jeszcze? W ogóle piw jest 9. Zestaw 3 sześciopaków po 2 piwa z każdego. Wtedy wychodzi 18 piw. Jest za stówkę równą. Czyli z rabatem 15%, 85 zł. Przesyłka kosztuje, przesyłka pocztą polską kurierem kosztuje 15 zł. Czyli tak naprawdę z rabatem za stówkę macie 19 piw w puszeczkach, jak to powiedzieć, sześciopakach, no. Z takim uchwytem plastikowym, który możecie wrócić do recyklingu razem z puszką. Jak chcecie użyć drugi raz, jak najbardziej możecie to zrobić. Drugim piwem, które bym spróbował, tu mamy SKM-kę, będzie Hevelian. To jest American Weizen. To jest American Weizen, tak jest tutaj nazwany. Browar Lubrow postanowił kolejnym swoim piwem oddać hołd wielkiemu gdańszczaninowi, Janowi Heweliuszowi, któremu kunszt piwowarski nie był obcy. Był on zarazem wybitnym astronomem, jak i piwowarem. Nasza propozycja to połączenie tradycyjnego stylu Weizen z aromatycznymi chmielami amerykańskimi. Czyli nie jest to American Wheat, jak sądzę, tylko American Weizen. Mamy tutaj Heweliusza. Podejrzewam, że gdyby grupa Żywiec ważyła jeszcze Heweliusza, to być może już by leciał pozew. A może nie, nie wiem, może ich źle oceniam. Bardzo fajne szkło do tej pszenicy, bo to jest w ogóle takie uniwersalne szkło do pszenicy Lubrowa, bo jest na nim nadruk Heweliana. Hevelian, czyli Heweliusz Jan. Jest nadruk Kolender z miętolina. To jest piwo, które było ważone z Marusią na któryś WFDP. Jest piwo dominikańskie, to jest pszeniczne. To pszeniczne jest po też 5,60, czyli ten Weizen, podobnie jak piwniczne i podobnie jak SKM-ka, są po 5,60, w sześciopaku po 4,60, a z rabatem po 4,26. A z kolei Hevelian jest droższy, bo jest po 6,90.
Bardzo ładnie się prezentuje. Naprawdę szkło jest kozak. I akurat to szkło jest w sklepie, bo tych, które pozostałych nie ma, przynajmniej na razie. Natomiast to szkło właśnie się w sklepie pojawiło. Ładnie pachnie amerykańskim chmielem. Powiem szczerze, że nie czuję nut goździka banana. Może trochę banan. Dobra, spróbujmy. Notabene to nie jest nic takiego jakby szczególnie, jak to powiedzieć, obrazoburczego. Niemcy sami wypuścili piwa, browar Schneider wypuścił kultowe z 10, no nie wiem, no z 10 pewnie lat temu piwo Meine Hopfenweisse, czyli właśnie Weizena chmielonego amerykańskimi chmielami. No czuć, że to nie jest wheat, że to jest Weizen, ale to jest takie subtelne, to znaczy nie męczy. To znaczy czasami ten goździk i amerykańskie chmiele, one się trochę gryzą. Tutaj mi to nie przeszkadza. Jakby mi nikt nie powiedział, to może by mi nie zgadł, że to jest Weizen. Chociaż ten goździk troszeczkę tu wychodzi. Natomiast jest fajnie nachmielone amerykańskimi chmielami. Całkiem spoko piwo. No i mówię, bardzo ładne szkło. Ładny kształt. No nadruk też. Orzeźwiające, cytrusowo, bananowo gładkie, z delikatnym goździkiem. Znaczy inaczej, ja go prawie nie czuję, ale jednak coś tam jest, więc zakładam, że jest tam ten goździk. Dobrze, kolejne piwo, które bym spróbował, to jest Zachmielacz. Bardzo fajny shaker. To znaczy, shaker nie jest fajny, ale bardzo fajny jest nadruk na tym shakerze. I tutaj mamy Zachmielacza. Tutaj. Zachmielacz to jest American IPA. Czy to mi nie spadnie? American IPA. I to jest piwo, które powstało no, bardzo wcześnie, to znaczy na samym początku istnienia browaru. Od samego początku Lubrow tego Zachmielacza ma. Ekstrakt 17,5, alkohol 7,5. Jeśli szukasz mocno chmielonego, goryczkowego oraz niezwykle treściwego piwa, to dobrze trafiłeś. Oto Zachmielacz z browaru Lubrow. Jak sama nazwa wskazuje, stawiamy w nim na chmiel. A jak chmiel, to i mocna gorycz i niezwykłe aromaty odmian amerykańskich. Ale to nie wszystko. Sprawdź, jak gorycz i aromat komponuje się z mocną słodowością w naszej interpretacji IPA. Z tą nazwą Zachmielacz to jest tak, że Tomasz Lubocki, senior, był kiedyś, chyba, jeśli dobrze pamiętam, na Litwie, to opowiadałem tę historię, był chyba na Litwie, chyba w Wilnie, i spotkał ich taki jegomość, który zbierał po prostu pieniądze. No i on użył takiego słowa, które jest podobno rusycyzmem, czy jest rosyjskim takim słowem, bo mówi, że zbiera pieniądze, bo musi się zachmielić. Bardzo fajne określenie, takie mówię, rosyjskie. No, widać IPA w starym stylu, taka z czasów ataku chmielu, nie? Czyli east coastowa barwa, karmelowe, takie widać, że będzie, chociaż jeszcze nie wiem, ale ciemno bursztynowa barwa, niska piana. No, shaker to akurat tak aromatów nie zbiera. I ten mój węch też taki średni jeszcze. Ale owocowo jest. Owocowo jest. Spróbujmy. Nie jest słodkie. Nie jest karmelowe. Ono jest trochę takie, ma wyraźną goryczkę. Ma taki posmak tego słodu, a ono nie jest słodkie. Ono w porównaniu do tych dzisiejszych Hazy IPA to jest wręcz, można powiedzieć, że takie półwytrawne. No bo widzicie, tu jest
7,5 z 17,5. Ostatnio degustowane piwa miały na przykład 6 z 16 albo 5 z hakiem z 15, nie? Więc widać, że jest konkretnie odfermentowane. Jest dosyć wytrawne, ale zasyp jest z jakimiś tam słodami karmelowymi. Natomiast ono nie jest męcząco karmelowe. Jest słodowe, tak to ujmę. I tenże zachmielacz jest po 7,50. No i mówię, jeżeli jest w sześciopaku, to jest po 6,50. I kolejnym piwem, które spróbuję, to jest Milk Jet, czyli Milk Stout z browaru Lubrow. To nawiązuje do piwa Jet, na którego premierze zresztą byłem. Jet po angielsku to jest gagat. Uwaga, nie agat, tylko gagat. Gagat to nie jest gagatek, tylko to jest rodzaj kamienia. Czarny, bardzo czarny gagat. I Milk Jet, no to po prostu czarny gagat. Słodycz i gładkość mleka oraz paloność stoutu? Proszę bardzo, przed Tobą Milk Jet, stout mleczny z Lubrowa. Niech Cię nie zwodzi jego czarny kolor, ale o co chodzi z tym mlekiem? Do piwa dodaliśmy laktozę, naturalny cukier mleczny. Przekonaj się, jak delikatne i słodkie może być ciemne piwo. Tutaj jeszcze słówko, jakie są daty przydatności. Otóż daty przydatności na wszystkich tych piwach, no nie na wszystkich, no różne są te daty, ale nie są takie krótkie. To znaczy na tutaj na Milk Jetcie mamy 3 stycznia 2021 roku. Na zachmielaczu mamy 5 lipca 2021 roku. Akurat na piwie mocno chmielonym to bym dał akurat krótką datę, a dłuższą na... A dłuższą bym dał na tym milgrzecie, ale wiecie, bo to jest tak, że one mogły być inaczej puszkowane, czyli to może być niedawno puszkowane, to mogło być wcześniej puszkowane, dlatego że linia wjechała do, z opóźnieniem oczywiście, linia wjechała do Lubrowa we wrześniu. Pięknie wygląda, pięknie, naprawdę. No, piana jak na azocie. Rewelacja. Rewelacyjna. Pięknie, pięknie to wygląda. Naprawdę. Palone, kawowe, czekoladowe. Spróbujmy. Nie jest przesadnie słodkie. To znaczy... Czy tutaj mamy te parametry? 15,5 ekstraktu, 6,1 alkoholu. Czyli widać, że mimo laktozy to odfermentowanie jest trochę głębsze niż w niektórych hazy ipkach. Czyli widać, że nie jest to piwo przesłodzone, nie jest to piwo przesadzone. Ono jest słodkie, ale to jest subtelna słodycz, nie jest to ulep. Niska goryczka, nisko średnia. Delikatna kwaskowość odpalonych słodów. No, myślę, że spoko. Oprócz tego w ofercie są jeszcze DDH Mosaic Red Lager, czerwony październik. Hop Roller, czyli Neipa, 16 BLG 5 alkoholu, czyli tu widzicie już, tutaj mamy 16, 15,5 mamy 6,1, czyli to jest takie słodsze. I kwas z owocami, czyli Tropical Jellies, czyli takie tropikalne galaretki, do galaretek ma to nawiązywać, ananas, mango i limonka. Co ciekawe, z racji tego, że na wyposażeniu browaru jest ten samochód cysterna o pojemności 1000 litrów, to browary, które byłyby zainteresowane zapuszkowaniem swojego piwa, na przykład mają mało tego piwa, nie? No bo 10 hekto to nie jest dużo,
i chciałyby zapuszkować na linii Lubrowa, jak najbardziej jest to możliwe. To znaczy, Lubrow nie jeździ ze swoją linią, ale może przyjechać samochodem po wasze piwo i zapuszkować je u siebie. To pewnie tam z Tomkiem Lubockim trzeba ogarnąć na jakich warunkach, ale myślę, że jest to ciekawa opcja dla małych browarów. Dla małych browarów, które na przykład robiły tylko piwo w kegach, a teraz się okazuje, że można sobie zawieźć 10 hekto, to jest naprawdę, bo problem polega na tym, że żeby przyjazd mobilnej puszkowej linii był opłacalny, to tam trzeba to wszystko dobrze zgrać, trzeba tego piwa trochę musi być, żeby to się opłacało w ogóle. Natomiast tutaj możemy 1000 litrów sobie zapuszkować z dowolną etykietą. W ogóle Lubrow jest w stanie też wyprodukować piwo dla kogoś, nie? Czyli dla jakiejś firmy, na jakieś prezenty, na jakieś takie historie, nie? Z własną etykietą i tak dalej. Przypominam, właśnie, nie powiedziałem najważniejszego, jaki jest adres. Adres jest oczywiście w opisie, ale lubrowsklep.pl, bez kropek, lubrowsklep razem. lubrowsklep.pl, tam możecie zamawiać. Piw jest 9. Z tych czterech ostatnia próba, ale zachmielasz, znaczy SKM-ka naprawdę, zawsze byłem jej wiernym fanem. Fajny pilsik. On chyba jest na polskich chmielach, to możemy powiedzieć, jak nie jest czeski, bo nie ma diacetylu, jest polski chmiel, znaczy polski polski pils, zachmielacz. To jest taka IPA, nie? Czyli American IPA sprzed lat. Trochę przywodzi na myśl atak chmielu. To są te klimaty. Hevelian. Gładkie. Półwytrawne, czyli nie jest bardzo wytrawne, ale nie jest, absolutnie nie jest słodkie. Z fajną goryczką, niższą niż w zachmielaczu. Z cytrusowym posmakiem amerykańskiego chmielu. Generalnie spoko. I Milk Jet, czyli Milk Stout. No... Bardzo spoko milk stout, nie za słodki, znaczy nie przesłodzony. Ja bym go może troszkę, jak ja bym go robił, to bym pewnie dał więcej laktozy, ale więcej goryczki. Ja lubię to połączenie takiego, tej paloności i słodyczy. Tutaj jest to bardziej stonowane, co pewnie dla wielu jest lepsze. Piwa, jak jesteście w ogóle z okolicy tego Borcza, to można zamówić i odebrać na miejscu. No ale to pewnie jakby pewnie o tym już wiecie, jeżeli gdzieś tam w okolicy mieszkacie. To jest ode mnie patrząc przed Gdańskiem, nie? Mam nadzieję, że jak już się sytuacja unormuje, to odwiedzę browar z moją latającą kamerą. A tymczasem możecie sobie zamówić przez tydzień z rabatem 15%, to jest już konkretny rabat, piwa z oferty Lubrowa. Co jest ważne, minimum logistyczne. Minimum logistyczne to jest 30 zł. Czyli żeby zamówienie było zrealizowane, to jest 30 zł. Możecie sobie zamówić 6 różnych piw, każde inne, i to wyjdzie tam 30 zł z jakimś małym hakiem, ale przesyłka 15 zł, nie? Więc myślę, że lepiej zamówić 2-3 takie sześciopaki. Ekonomicznie najbardziej wychodzi wtedy, kiedy zamawiacie 6 piw tego samego rodzaju. Czyli jakbyście zamówili 9 piw po 6 piw, 9 razy 6 to jest 54 piwa, to wtedy zaoszczędzicie 54 zł i jeszcze 15%. Nie wiem, ile to wtedy wyjdzie to zamówienie. 54 piwa po mniej więcej 5 zł, jakieś 250 zł. No i wtedy ta przesyłka 15 zł to już jest pryszcz.
Fajnie, że kolejny browar wchodzi w sprzedaż internetową. Fajnie, że kolejny browar wchodzi w puszki. Fajnie, że browar, który jest typowym browarem restauracyjnym, idzie w kierunku czegoś ciekawszego, bardziej rzemieślniczego. No i cóż, życzę wszystkiego najlepszego browarowi Lubrow. Życzę, żeby udało się przetrwać ten trudny czas, bo na pewno odczuwają to, że gastronomia, która jest ich no, jakimś tam filarem, no, jest teraz de facto zamknięta. No i możecie wspomóc browar Lubrow po prostu robiąc zamówienie. Ja naprawdę polecam wam SKM-kę. Te są też dobre, ale SKM-ka w takiej puszce za 4 zł, rzemieślniczy pils, to jest naprawdę hit. To jest naprawdę hit. Bierzecie sobie sześciopaczek, jak prawda Amerykanin, idziecie do znajomego albo dwa sześciopaczki. A teraz nie wiem, czy można iść do znajomego. No ale jak tam jeden na jeden się spotkacie z przyjacielem, to przecież nie łamiecie przepisów. No, do 5 osób może być. I ten. I myślę, że zrobicie wrażenie. Zrobicie wrażenie, bo to jest zupełnie coś innego niż przyjść czteropakiem tam. No nawet żywca. No nie obrażajmy Lubrowa, nie obrażajmy. Zatem sklep lubrow.pl. Piwa można zamawiać z rabatem tylko przez tydzień. Także jak ktoś stwierdzi, że jednak tak, to nie czekać. Nie czekać, zamawiać od razu. Myślę, że fajny pomysł z tymi puszkami 0,33. Jest taki problem, że te puszki u nas się nie przyjęły 0,33, bo były takie próby. Dlaczego? Bo one były drogie. Bo ja to wszystko rozumiem, bo puszka pewnie 0,33 a pół litra to nie jest jakaś kolosalna różnica. Ona nie kosztuje, jeżeli puszka pół litrowa by kosztowała X. Dobra, inaczej. Jeżeli puszka półlitrowa kosztowałaby 50 groszy, hipotetycznie, to puszka 330 nie kosztuje 33 grosze, tylko pewnie kosztuje 40 albo 42, nie? Więc primo, secundo. Etykieta nie kosztuje mniej, dlatego że jest trochę mniej papieru, znaczy trochę mniej kosztuje, ale jednak nie aż tyle. Natomiast cała robocizna i tak dalej, no jest taka sama. Więc ja rozumiem, dlaczego te puszki nie są dużo tańsze niż puszki półlitrowe. Z drugiej strony puszka 0,33 to jest puszka, którą zdążycie wypić, zanim piwo wam się ogrzeje, zanim się odgazuje. No po prostu jest to ludzki rozmiar. W Polsce to się nie przyjęło, bo jesteśmy przyzwyczajeni do puszek półlitrowych. Ale browar Lubrow stwierdził, że chce to zmienić. Chcę to zmienić. No i lepiej mieć sześciopak sześciu różnych piw 0,33 w takim, prawda, gustownym, w gustownej przesyłce i myślę, że wtedy to minimum logistyczne jest spełnione. I przychodzi do was paczka, macie sześć różnych piw, degustujecie sobie przez tydzień na przykład. Uważam, że to jest generalnie krok w kierunku promowania smakowania piwa, degustowania, a nie, prawda, zachmielania się. Natomiast jeżeli ktoś się chce zachmielić, brać sześciopak tego samego, wtedy jest 6 zł taniej. To by było wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie hasło KOPYR, znaczy kod rabatowy. Kod rabatowy KOPYR 15%. 15% rabatu tylko przez tydzień. Tylko przez tydzień. Mam nadzieję, że oferta wyda wam się ciekawa, interesująca. Muszę wam powiedzieć, że trochę mam pewien lęk z tyłu głowy, no, że tak dużo tych filmów z browarów, które oferują wysyłką sprzedaż. Z drugiej strony mam feedback z tych browarów, które współpracują, że no, Tomek, jest efekt Kopyra rzeczywiście, więc
widzę, że jakby przyjmujecie to z entuzjazmem, więc mam nadzieję, że ten rabat, ta promocja będzie też dla was ciekawa i dzięki temu nie będziecie, prawda, nadmiernie przemęczeni tymi ofertami tych różnych sklepów, bo umówmy się, z bardzo wieloma piwami jest taki problem, że wy oglądacie, mówicie, no dobra, ale gdzie to kupić? Ja mieszkam gdzieś tam, tego u nas nie ma, nie? Natomiast tutaj zaintrygowało was któreś piwo, nie ma problemu, zamawiasz i jesz. Dostawa powinna być 2-3 dni. Do mnie od momentu, jak żeśmy ustalili jakby szczegóły, no to na drugi dzień przyszła paczka, więc 24, no 36, no być może efekt Coopera wydłuży troszeczkę realizację, ale powinno to być 2-3 dni. 2-3 dni robocze na dostawę. Także też myślę, że to jest na plus. To by było wszystko w tym odcinku. Sklep lubrow.pl. Wasze zdrowie.